pozdrawiam kamratów całej Polski i całego świata. Szczególnie Wojtka Olszewskiego, to jest geniusza, jeśli chodzi o pamięć, logikę, reżysera, co ukończył szkołę w 76 roku na Akademii w Krakowie reżyserii filmowej. To wtedy, żeby to skończyć, to chyba było 40 kandydatów czy 55 na jedno miejsce. Tutaj Osadowskiego też pozdrawiam. I widzisz, mam tutaj bardzo niekoszerne w najbogatszej części Ameryki, w McLean, Virginia Langley, 5 mil od Waszyngtonu. Mamy niekoszerne świńskie mięso, bardzo dobre. I tu jesteśmy, wpiszcie sobie, McLeane pisze się 2211 kod pocztowy. Sprawdźcie sobie miejscowość. Wspaniałe, grecki właściciel, jadło jest mieszane, amerykańskie, starodawne. A bartender mamy tu z Kazachstanu, on mnie lubi. A tu mamy koło mnie wrogów narodu, lewactwo. Słucham, ta para co jest, to ona cały czas gada. Nie chcę ją filmować, bo ona tak dominuje faceta. Oni tylko, że Hillary Clinton przegrała, to musimy robić, kampania. Widzisz, no, a Kazachstan lubi Polaków, widzisz. Właśnie to jest wódka irlandzka. Nie, whisky irlandzkie się nazywa Jameson. Takie whisky irlandzkie, nie? Bo Scotch jest tylko w Szkocji, nie? Whisky Jameson. Oni reklamują, to tylko jest popularne. A tu jest, widzisz, właściciel młody. Nie, ojciec wybudował, ale on młody, Angel młody, 45 lat ma, ryby łowi i sprzedaje nielegalnie tu w restauracji. Tutaj do kamratów z całej Polski. Teraz tak, podam wam informację o świniach. Na skupie w stanie Iowa płacą tylko 56 centów za funta, czyli Osadowski pomnoży razy 2,2, nie? Nie wiem, tam 102 plus 110, dolar 10 za kilo. Dolar 10 za kilo. Czyli wychodziło jakieś ile? Za kilo? 4,50, 4,50 zł. PLN. Tak, ale mój Armeńczyk, patriota, co kocha Polaków, on z Los Angeles, on jest 65 mil, 95 km od Los Angeles. Człowieku, to jest człowiek mądry. Co w 1947 roku jego ojciec był urzędnikiem państwowym w Palestynie, w porcie Haifa. I on rozpoznał tam dostarczane zboże, przychodziło z Polski, z Rosji, z Związku Radzieckiego. Nie, przepraszam, który to był rok? Jeszcze raz. A, 1947 rok, rok przed wojną. Zboże wtedy szło ze Związku Radzieckiego. I teraz jego syn ma farmę i ma 500 kozy, bo kozy wszystko zjedzą. On jest w Kalifornii, 95 km od Los Angeles, nie? I on teraz jeździ nadwyżki żywnościowe dla bezdomnych, zamiast dać bezdomnym, to oni jemu dają, bo one za dużo jest, one się popsują. Zamiast płacić, utylizować, to on brał 7 ton brokułów za darmo. Jak oni zobaczyli, jak on takim małym pick-upem, taki jakby Osadowski miał, załóżmy, Lexusa, on ma takiego 550 Forda z przyczepą dodatkową i on może przewieźć w tym 550 Fordem 13 ton w jedną stronę. Jak oni zobaczyli w rządzie, to już z niego bohatera zrobili. Teraz dali mu 300 kg mięsa w dobrej jakości, te filet mignon.
pork chops, ribeye steaks, wszystko mu dali, wszystko. A, nowa rzecz, 54 tony chleba i torty, czekoladowe, torty inne. No wiesz, rozmawiałem moi rolnicy, bo ja jestem magistrem rolnictwa i pszczelarstwa. I mówię, no nie można dawać świni za dużo cukru, bo padnie wątroba. Dobra, ale oni mówią tam w Ameryce, dobra, 6 miesięcy, 7 i na ubój. Będzie więcej tłuszczu miała, więcej wagi złapie, a że wątroba padnie, to już nie nasz interes. Dobra, on dostał za darmo 54 tony chleba, ale było połączone bardzo dużo właśnie tych tortów przemysłowych, co są sprzedawane w wielkich sieciach w Ameryce, jak Aldi, Lidl, Walmart i tak dalej, Amazon Fresh. Oni zamówili za dużo, nie zapłacili nadwyżki produkcyjne. Utylizacja. No. I właśnie jutro dokupuje on 300 kurczaków, bo mówił, że właśnie mięso to się nadaje dla kur. Nie wiem, jak to robi, bo wtedy więcej jajek będę dawać. A ja mam jajka, jakby ktoś chciał kupić z kamratów, Pabianice koło Łodzi. Bardzo dobre jajka. Mój telefon jest publiczny, polski. Ja jestem w Waszyngtonie, ale z Polski, jak dzwonicie na mój numer polski, co nie pamiętam, to ja odbieram w Waszyngtonie. Pozdrawiam Wojciecha Olszańskiego, bo doktor Al-Malazi wam kiełbasę przekazał i Sendeckiemu, a nawet Olszański nie przekazał podziękowania, tylko to tam 5 sekund, o, dostałem, mówił do Al-Malaziego, ale mi daje mi się, Al-Malazi ma okumaty, starszy człowiek, no, bo ja działam szybko, błyskawicznie, ja mam kontakty, ja sponsoruję TV Interpolonia w Kanadzie. Ja jestem w Langley, McLean. Wiecie, co McLean jest? Langley, wpiszcie sobie. Kod pocztowy 22101. Pozdrawiam komratów, a tutaj luksusowy McLean. O, same agenty CIA tutaj są, aż się słucha. No, czołem.